Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale Zagrajmy Wy, Spyro Season of Ice na Game Boy Advance. Lub w Japonii ta gra nazywa się Spyro Advance, ponieważ jest to jedyny Spyro, który wyszedł na konsolki handheldowe w Japonii. Ale dobra, jedziemy sobie z jedną z najgorszych gier wszechczasów, jeżeli chodzi o serię Spyro. Jest to gra wydana przez Universal Interactive Studios w pomocy z Digital Eclipse, czyli twórców zwanych, którzy pomagali w takich grach jak chociażby Rayman Advance. No i cóż, tak jak widzieliście, mieliśmy trzy wybory, jeżeli chodzi o tę oto gierkę. Nowa gra, kontynuowanie gry, Dragonfly X oraz załadowanie gry. I jak i też w sumie opcja, więc w sumie trochę więcej opcji. Ale ja sobie postanowiłem skasować save'a, ponieważ jak widzieliście, no było coś takiego, że mógłbym kontynuować grę, ale ja tylko tam jakby gierkę testowałem, ponieważ ta gra nie ma czegoś takiego jak slot zapisów, czyli inaczej nie ma czegoś takiego jak w Crashach czy coś, że możecie mieć jakby możliwość save'owania. No ale dobra, przejdźmy do fabuły, którą widzicie teraz na tych oto cutscenkach. W głównej mierze możecie sobie je, że tak powiem, nie wiem, pauzować, żeby wiecie, tam w miarę na bieżąco być z tym wszystkim i sobie sami tłumaczyć fabułę. A więc fabuła jest dosyć prosta. Spyro, Hunter i Bianca byli na tak zwanych wakacjach i okazało się, że ich, że tak powiem, wakacje zostały przerwane, ponieważ pewien antagonista o imieniu Grendor, czyli dwugłowy rajnok właściwie na dobrą sprawę, postanawia, że tak powiem, zemścić się na Biance i mszcząc się na Biance postanawia wykraść jej magiczną książkę i zmienić wszystkie wróżki w lodowiec, a raczej zamrozić się w lodzie. No i naszym zadaniem jest uratować te oto wróżki, które widzicie teraz w prawym górnym rogu. Na chwilę obecną mam jedną uratowaną, aczkolwiek na taki hub bądź też i świat zwykle jest po 5-6 wróżek, żeby je uratować. Również wróżki występują w poziomie, ale o tym przejdziemy sobie potem, jeżeli chodzi o mechanikę tej gry. Więc jak doskonale widzicie i słyszycie po mnie, ja bardzo nie lubię tej gierki. Jest to jedna z moich nieulubionych gierek i mogę powiedzieć, że jest jedną z największych, moim zdaniem, krapów. Gorszych nawet od Spyro Enter the Dragonfly, a to już jest naprawdę poważne pomówienie i poważne, może może nie pomówienie, ale poważna sprawa, jeżeli jest to nawet gorsze od samego Spyro Enter Dragonfly. Jesteśmy aktualnie w świecie o nazwie Atom Fairy Home. I tak, ta gra również troszeczkę odgapia nazwy światów ze Spyro 2, ponieważ jak doskonale pamiętacie, pory roku były bardziej w Spyro 2 niż Spyro Season of Ice. Co może troszeczkę z jednej strony nawiązywać i może być dobre, ponieważ no wiadomo, jest to Spyro sezon lodu, jak to jest polskie tłumaczenie, albo sezon lodowy. No i tak, wracając do tematu, jest to jedna z najgorszych gier, tak jak już wspominałem przed chwilą. Nienawidzę tej gry, nie będę tego ukrywał i szczerze pluję na tą grę. To pewnie powiecie, dlaczego się za nią zabierasz? Ponieważ jako tako kontynuuję fabułę po Spyro Trójca, gdyby była ona opcjonalną gierką, taką, którą mógłbym sobie w każdej chwili ominąć, to uwierzcie mi, ominąłbym ją od razu i nigdy jej nie pokazał na tym oto kanale. I ten let's play jest pierwszym let's playem od dawna, który jest post commentary. Tak, dokładnie, jest to full let's play, który będzie full post commentary. Próbowałem tę grę nagrywać na żywo, co macie tutaj screena w tym momencie z mojej grupy. Aczkolwiek skończyło się to fiaskiem. Miałem 8 podejść i za 8 podejściem stwierdziłem, że koniec, pierdzielę to, robię to post commentary, a nie live. No dobra, można by powiedzieć, że moje narzekanie na bok. Przejdźmy jakby do samego oto let's playa. Dlaczego ja tak tej bardzo gry nie lubię, albo w sumie może nie, dlaczego tej gry nie lubię, tylko może opowiem, o co chodzi, co mamy zrobić w tym momencie. A więc tak, zadaniem w tej grze jest przede wszystkim stuprocentowanie i uwierzcie mi, stuprocentowanie jest jedną z właśnie z tych gorszych rzeczy. Przepraszam, że ciągle tak mówię, że wszystko jest gorsze i tak dalej, ale zagrając sobie sami w tę grę, to sami zobaczycie, dlaczego ja to tak wszystko podkreślam, że jest to najgorsze i tfu na to. Oczywiście ta gra ma swoje również pozytywy, do których również przejdę.
Tutaj spotkaliśmy na naszej drodze Huntera, który chce jakby nas nauczyć glajdowania, bo wiecie, Spyro jest na tyle ułomnym smokiem, że dosłownie minęły 2 lata od ostatniego let's playa i Spyro wszystkiego zapomniał, bo Spyro niestety nie pamięta, jest tak młodą osobą i tak bardzo zabieganą osobą, a raczej smokiem, że po prostu ma gdzieś to, że Hunter chce go nauczyć glajdowania. Jak widzicie, też nie można popełnić samobójstwa w hubie, ponieważ pyły z jednego z poziomów ze Spyro 1, nie pamiętam, czy to był Alpine Ridge czy coś takiego, chociaż Alpine Ridge bardziej przypomina mi nazwę ze Spyro 3. Tak czy siak, jeden z poziomów miał coś takiego, że wróżki jakby cię teleportowały na wysepkę i coś takiego zostało tutaj również zademonstrowane. Dlaczego stwierdziłem, że 100% tej gierki będzie wielką bolączką, wielkim przygięciem pały, wielkim smutkiem, wielką złością i tak dalej? Przy okazji uratowaliśmy wróżkę, która ma imię głównego hubu, w sensie tego pierwszego. Anoż dlatego, że ta gra nie ma czegoś takiego jak satysfakcja z zrobienia 100%. Po prostu musisz zrobić 100%, nieważne czy ci się to podoba czy nie. Znaczy, no można wiadomo ominąć 100%, ale wtedy nie będziesz miał konfrontacji z ostatnim bossem, bo niestety nie będziesz miał wystarczającą ilość klejnotów, jak i wróżek. Tak więc ta gra bardzo od ciebie wymusza robienie 100%. Coś, czego ja bardzo nie lubię i nie cierpię w grach, ponieważ to jest taki tani trik, że hej, pograj dłużej w tę grę, może zmienisz zdanie. Nie lubię czegoś takiego. A dlaczego też nie lubię tej gry? Because of kamera izometryczna, jak sami zresztą widzicie, która moim skromnym zdaniem nie pasuje kompletnie do Spyro. No ale dobra, mamy 100% Atom Fairy Home, czyli nasz pierwszy świat i idziemy do nie pierwszego, ale uwaga, kolejny dziwny bullshit, znaczy bullshit, no z mojej strony będzie bullshit. Idziemy do drugiego poziomu z gry. Dlaczego nie do pierwszego, pewnie się zapytacie? Anoż dlatego, że musimy najpierw odblokować pierwszy poziom w grze. No i tutaj jest oczywiście Spyro ze Spyro 2, który jest wkurzony i lata sobie, którego zobaczycie podczas tego let's playa tylko raz. Ponieważ zmieniam troszeczkę zasady tego let's playa. Nie będę wam pokazywał wszystkich ekranów ładowania, po prostu będę robił tak, że będzie płynne przejście z poziomu do poziomu. To był jedyny ekran ładowania na całą oto serię, więc mam nadzieję, że on wam się podobał. Robimy teraz pierwszy, w teoretyce, poziom, który jest pierwszym poziomem w tej otóż gierce i jest to Lava Prairie. I tutaj był Bonki, czyli jeden z jaskiniowców ze Spyro 2, a dokładnie z poziomu Skellos Badlands. Aczkolwiek jeszcze miał swój debiut w innym poziomie w Spyro 2. Co dokładnie Bonki chce, to to, żebyśmy przede wszystkim sprawili, żeby te kwiatki, lub Bóg wie co to jest, spłonęło i pozbyli się tych 4 pterodaktyli. No i oczywiście oczyścili poziom z rajnoków, które są tutaj w tej gierce, ponieważ Universal bardzo mocno, za przeproszeniem, masturbuje się do nazwy rajnoki, co widać jakby po tej gierce, że ta gierka właśnie rozpoczęła ten głupi trend nazywania wszystkich wrogów Spyro rajnokami, co jest moim zdaniem wielką głupotą i wielkim gównem i wielkim zażenowaniem. No cóż, myślałem, że niestety ucieknę od robienia tej gierki, ale z drugiej strony, skoro już przyrzekłem sobie, że nie robię maratonu Spyro, to przejdę do tej gierki w formie let's playa i miejmy nadzieję, że wam się ono spodoba. Wspominałem już o pozytywach? Jeszcze nie? No to wspomnę teraz, tu i teraz. Jeżeli chodzi o to, że jest to gra z kamerą izometryczną, bardzo mi się nie podoba, aczkolwiek pomysł na poziomy jest nawet okej. Tylko mam takie dziwne wrażenie, że niektóre z tych poziomów to jest troszeczkę taka kalka Spyro 1, 2, ewentualnie 3, tylko po prostu zrobienie to w kamerę izometryczną i powiedzmy w pseudo 2D. No dobrze, udało nam się zdobyć kluczyk i uratować Michelle, jedną z tych oto wróżek. Nie będę tutaj czytał każdego imienia wróżki, raczej widzicie wszystko na ekranie, tak więc myślę, że do tego nie będę przechodził. Kolejną pozytywą jest to, że fajnie, że wykorzystali asety ze Spyro 2 i jedynki, typu, nie wiem, czaszki, jakie widzicie tutaj w tym poziomie, albo chociażby, nie wiem, te takie mostki, czy tam żebra jakiegoś potwora, czy Bóg wie czego, po prostu to co tak stoi. No i generalnie jest to malutkie nawiązanie do trylogii oryginalnej na PlayStation,
Co jest wielkim jakby plusem, ponieważ fajnie, że twórcy pamiętają, mimo że to jest Digital Eclipse, twórcy, którzy, albo raczej studio, które jest odpowiedzialne za porty jakichś tam gierek. Ostatnio nawet na livestreamie Pixela sobie czytałem, za jakie one gierki są. To studio jest odpowiedzialne, więc jeżeli chcecie, to obczajcie sobie wczorajszy livestream dnia 7 sierpnia, to dowiecie się, co tam ciekawego było poruszone. Więc może przejdźmy do tego, jak ja tę gierkę poznałem, ponieważ jesteście pewnie ciekawi. Otóż nie poznałem tę gierkę za dzieciaka, jak to na przykład było w Spyro Season of Flame, bo Spyro Season of Flame poznałem jeszcze za czasów, gdy Spyro górował na PlayStation. Ale Spyro Season of Ice poznałem 4 lata wstecz, tak więc tak, cofamy się 4 lata wstecz, kiedy zaczynałem na YouTubie i dosłownie w momencie, gdy nagrywałem Spyro 1, który wtedy nie miał swojego jakby debiutu oficjalnego, tak samo jak Spyro 2, to Spyro Season of Ice jakoś przykuło moją uwagę, bo wiecie, tak sobie wyobraziłem, że hej, jest to gierka pokroju Crash Bandicoot The Huge Adventure czy Entranced, że wiecie, że będzie 2D i tak dalej. Patrzę sobie, kamera izometryczna, kijowe sterowanie, bo o sterowaniu za niedługo się wypowiem. No i generalnie po prostu za przeproszeniem, no ale nie będę tego mówił, ale po prostu no gówno, nie będę tego ukrywał. No i cóż, potem sobie minęły 4 lata, w sumie to nawet 3 lata temu chciałem nagrać Season of Ice jako let's play, ale wymigałem się też od tego, ponieważ stwierdziłem, że nie chcę jeszcze, przyjdzie na to czas. No i dzisiejszego roku, sierpnia, widzicie, że przyszedł ten oto czas i zabieram się za tą gierkę. Ogólnie Lava Prairie jako poziom ma nawet fajną muzykę, nie będę tego ukrywał, ponieważ nie będę takim skurczybykiem, który będzie na każdym kroku mówił, jak tej bardzo soczyście tej gry nienawidzę. Ale tak, ma nawet spoko muzykę. No i cóż, może opowiem o systemie zdobywania wróżek, ponieważ jest to dosyć ważne. Na pewno zauważyliście po tym, jak robiłem tutaj niektóre rzeczy. Jak widzicie, jest tu timelapse, albo aka przyspieszenie. Ponieważ stwierdziłem, że jeżeli będę z czymś za bardzo długo zwlekał, to albo będzie to edit, albo po prostu taki timelapse mały, albo przyspieszenie, lub też montaż, jak chcecie sobie to nazwać. No i tutaj były takie, wiecie, momenty, gdzie ja wam wycinałem po prostu, że hej, jak będę szukał jakby za długo w poziomie klejnotów, to ja będę to wycinał. Ale dobra, przejdźmy sobie może do całości jakby. Więc tak, Lava Prairie jest nawet ok poziomem, nie będę tego ukrywał, że muzykowo, graficznie też jakoś w miarę stoi jak na grę na Game Boya, aczkolwiek mógłby być jeszcze lepszy, ale do tego się już nie będę przypierdzielał. Dobra. Więc może powiem wam o tym systemie zdobywania wróżek, albo ratowania wróżek. Generalnie jest on dosyć prosty i przejrzysty, jak widzicie na załączonym obrazku. Wróżki nie występują tylko w formie takiej, że hej, jest tutaj kryształ w poziomie i musisz go odmrozić za pomocą szarży. Działa to też w taką kwestię, że musisz jakby niszczyć dany item lub po prostu wykonać dane zadanie. Jak widzieliście niedawno, było coś takiego, że musiałem spalić jakby 4 czy tam 5 kwiatków i nagle okaże się, że jest tam gdzieś wróżka. Na przykład jak widzicie tutaj te kaktusy, czy nie wiem co to jest, musimy załóżmy, muszą spłonąć takie załóżmy z 6 lub 7 i to nas od razu teleportuje do kryształu z wróżką. Następnie musimy pokonać wszystkie rajdoki, to jest drugi kryształ z wróżką. A za trzecim razem jest to na przykład, nie wiem, te pterodaktyle, które widzieliście niedawno, to musimy załóżmy takich z 4 załatwić i wtedy również zostaniemy przeteleportowani do wróżki, która jest zamknięta w kryształe. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w sposób normalny, inaczej się będę chłostał. Tak jak widzicie przed chwilą, pokonałem wszystkie rajnoki i zostałem przeteleportowany do wróżki o imieniu Ronda. Ponieważ inaczej nie wiem, jak określić jej imię. I to jest portal, który nas zabiera oczywiście do naszego Atom Fairy Home. Dziwna sprawa, bo w ogóle to też poruszyłem na livestreamie u Pixela, ale śmieszna sprawa jest taka, że zaczynamy grę od jesieni, a kończymy na lecie. Uratowaliśmy kolejną wróżkę, mamy ich aktualnie 9.
No i tak jak mówię, dla mnie to jest co najmniej dziwne, że musimy odblokować pierwszy poziom w grze. To jest naprawdę śmiech na sali, że coś takiego oni postanowili wydać. No ale nie mnie to oceniać. Chciałbym, żeby Season of Ice był inną grą. Aczkolwiek, no mówię, ja na dzień dzisiejszy jestem w stanie stwierdzić, że jest to gra gorsza nawet od Enter the Dragonfly. A uwierzcie mi, jeżeli ja już takie coś twierdzę, to może to okazać się prawdą, aczkolwiek nie musi, ponieważ każdy ma inne gusta. Aczkolwiek ja z Pixelem gwarantujemy i polecamy wam, i przy okazji Kassandrę uratowałem, podpalając wszystkie te kaktusy czy tam kwiatki, polecamy wam ominąć tę grę. Nawet z czystej ciekawości, lepiej żebyście obejrzeli sobie coś niż grali w to. Tak szczerze moim zdaniem. Aczkolwiek wasz wybór stoi po waszej stronie. Jeżeli będziecie chcieli w to zagrać, to grajcie, ale nie chcę brać pełnej odpowiedzialności za to, że no komuś się nerwy psuły przez tą grę. Dlatego z całym szacunkiem uważam, że Season of Flame, Spyro 2 Season of Flame jest coraz lepszą grą i poprawił te błędy, które rozpoczął Season of Ice. Jeżeli chodzi o długość tej gry, bo pewnie jesteście ciekawi, ta gra, jeżeli chodzi o długość, jest, powiedzmy sobie szczerze, ale grą pokroju Spyro 1, tylko takim upośledzonym Spyro 1. I hej, uratowaliśmy 11 wróżek i mamy 6 na 6 uratowanych, czyli mamy wszystkie wróżki uratowane. I tutaj również był edyt, który sprawi, że będę szukał teraz ostatnich klejnotów z calutkiego poziomu. Na razie zdobyłem klejnot o wartości 2 zł, czyli klejnot zielony, który również jest liczony razy 2, czyli z 594 zdobyłem 596 klejnotów. I następny klejnot to będzie jeden klejnot czerwony, drugi czerwony i zielony, z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. Dokładnie tak jak w tej kolejności powiedziałem i mamy 300 na 300 i Lava Prairie, tak samo jak główny hub pierwszy, został on 100%. Również, co chciałbym jeszcze nadmienić, to to, że w hubie są życia, które na pewno zauważyliście. Były dwa życia na samym początku w słoiczkach i te życia również się respawnują z poziomu na poziom. Czyli na przykład ukończę poziom pierwszy i te życia jakby się na nowo pojawią. Tak więc tak, będę to edytował, żebyście nie widzieli, że milion razy zdobyłam ten sam słoik. Jak widzicie, w tym momencie przechodzimy sobie poziom Sparksa i muzyka, która aktualnie leci, jest tą muzyką, która leci w tym poziomie. Specjalnie przyspieszyłem jego gameplay, ponieważ skoro już jestem przy takiej zasadzie jak w Spyro 3, że przyspieszałem zwykle poziomy Sparksa, to samo chciałem zrobić w tych oto poziomach. Musieliśmy zapłacić Moneybagsowi 400 klejnotów, żeby dostać się do tego oto poziomu. Nie wiem, jak dokładnie ten poziom się nazywa, ale jest to poziom w każdym bądź Sparksa. Jeżeli sobie przypomnę, to tutaj gdzieś będzie nazwa tego poziomu. I na czym poziom polega? Będziemy musieli poruszać się w tym poziomie za pomocą kluczy. Każdy klucz podlega pod dany kolor bramy. Na przykład jest klucz koloru czerwonego, to oczywiście otworzymy bramę o kolorze czerwonym. Klucz koloru zielonego, brama zielona. Klucz koloru niebieskiego, brama niebieska. A purpurowy, to purpurowa brama. I o co w tym poziomie chodzi? Musimy zniszczyć te wszystkie robaki, owady czy cokolwiek to jest. No i stoczyć walkę z jednym wielkim bossem, który jest wielką zieloną muchą, która po jakimś czasie dostaje, że tak powiem, czerwoności. I jak widzicie, boss został bardzo szybko pokonany, bo nie był on zbytnio skomplikowany. Tak więc tak, to jest cały poziom w skrócie. Pokonaliśmy to wielkie coś. I tutaj troszeczkę poziom zlagował, jak sami zresztą słyszeliście po muzyce. I mamy teraz power up, który jest odgapieniem od Spyro 3. Chociażby po tym słupku i po tym dźwięku, który towarzyszy nam. No i cóż, sama walka z tym bossem, jaką widzieliście troszeczkę w montażu, nie była ona zbytnio skomplikowana. Dobrze, w takim bocie mam 14 żyć, ponieważ dwa życie sobie standardowo musiałem zgrindować w tym oto świecie, ponieważ skoro one się respawnują, a nikt nie powiedział, że jest to oszustwo, to w takim bocie idziemy do pierwszego poziomu w calutenikim świecie i w całej grze, czyli Market Mesa. Na czym polega Market Mesa? Mówię i objaśniam w tym otóż momencie. Mamy tutaj takie jastrzębie, a może nie jastrzębie, ale nie, przepraszam, jakie jastrzębie? I teraz w tym momencie możecie parsknąć śmiechem, ponieważ to nie są jastrzębie, a są to lamy. Te lamy potrzebują takiej otóż pomocy, ponieważ
nie tyle co wróżki zostały zamrożone, które oni zauważyli, co też po prostu w ich świecie nie ma czegoś takiego jak harmonia, ponieważ rajnoki, które przybyły, zburzyły tę harmonię i można by powiedzieć, że naszym zadaniem w tym poziomie jest odpalenie wszystkich dzwonów po kolei od najmniejszego do największego po dwa razy i to sprawi, że oni będą szczęśliwi, wróżka zostanie uratowana, a raczej wróżki zostaną uratowane i generalnie wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Tak to mogę między innymi skrócić ten poziom. Graficznie poziom jako tako mi się podoba, ponieważ jest to trochę takie miasto cywilizacyjne, co można to zauważyć już gołym okiem, że hej, jednak jest tutaj maluteńka różnica pomiędzy, że tak powiem, zwykłym poziomem Spyro a tym, co mamy tutaj. Troszeczkę może być to też takie nawiązanie do Sunnyvilli ze Spyro trójki, ale nie powiedziałbym, że aż tak bardzo, ponieważ jest to swego rodzaju oryginalny poziom. Nawet tutaj występuje choinka, co można zauważyć. Co jest dosyć ciekawą sprawą, aczkolwiek nie będę ukrywał, że tak czy siak nie zmienię zdania, nawet że ma fajne elementy graficzne, które mogą przykuć czyjąś uwagę, w tym moją, to uważam jednak, że hej, ta gra mimo co jest zła i nie mam zamiaru zmienić zdania na temat tej otóż gierki. Zresztą, tak jak wspomniałem niedawno, sami musicie się przekonać i sami musicie zagrać sobie w tę gierkę, żeby mieć zdanie, bo nie chcę, żeby się wszyscy sugerowali tym, co ja w tym momencie mówię. Tak więc widzicie po krótkiej cutscence, te otóż lamy w tym poziomie bardzo chcą, abyśmy te dzwony tutaj, że tak powiem, uruchomili. Nie wiem dlaczego od razu powiedziałem, że to są jastrzębie. Możecie mi za to normalnie ukrzyżować normalnie. I za dużo słowa normalnie w jednym zdaniu. Takim pasywnym przeciwnikiem w tym oto poziomie będą zajączki, które będą sprawiały, że Sparks będzie otrzymywał swój pokarm i hej, Sparks nie będzie koloru zielonego, czyli koloru codziennych żygowin, tylko będzie koloru, załóżmy, żółtego albo niebieskiego, czyli będzie troszeczkę lepsza sytuacja z nim. No i oczywiście rajnoki będą próbowały uprzykrzyć życie w tym poziomie, ale to już się do tego wszyscy przyzwyczailiśmy. Ogólnie ta gra... Tutaj od razu był edyt, jak sami zresztą zauważyliście, ponieważ źle jedną rzecz zrobiłem i ta lama na mnie pokrzyczała sobie radośnie. Jest jedna rzecz, która bardzo mnie dziwi w tym Spyro. A mianowicie to, że nie tyle co jest kamera izometryczna, co bardzo często możecie zauważyć, jak sami sobie zagracie, że Spyro ma taki bardzo śliski gameplay w tej gierce. Naprawdę, tutaj skok graniczy z wielkim cudem, naprawdę. Skok na następną platformę praktycznie jest... graniczy z wielkim cudem, serio mówię. I to nie jest bez żadnej... to jest bez żadnej kapy, to jest full prawda, nawet wam Pixel może to potwierdzić, że jest problem, jeżeli chodzi o skoki w tej otóż gierce. No i oczywiście wrócił ten oto ziomek, ten w kapturze, który, że tak powiem, bardzo uprzykrza życie. Ja postanowiłem wam trochę to przyspieszyć, ponieważ uważam, że ciągłe patrzenie, że ja go gonię, no nie będzie zbyt fajne. Lucky jest teraz szczęśliwy, ponieważ dorwaliśmy tego ziomka, a my uratowaliśmy Graysona. Dziwne imię dla wróżki, bo bardziej bym powiedział, że to jest wróżek, a nie wróżka. No ale co ja tam wiem. Tak, ci ziomkowie, co podpierdzielali jajka smoków, tak jak zauważyliście na załączonym obrazku, również wrócili do tej otóż części, co jest mi nie na rękę bardzo. Liz. Uratowaliśmy Liz i mamy 15 uratowanych wróżek. Nie pamiętam dokładnego totalu wróżek, ale tak myślę, że koło stówki będzie do uratowania. Gra ogólnie ma 4 światy. Ten, następny, czyli Winter Fairy Home. Potem jest Sunrise Fairy Home. A potem jest Sunny Fairy Home. Dokładnie w takiej kolejności. I potem jest jeszcze Dragonfly X. Ale Dragonfly X będziemy robili w ostatnim odcinku, ponieważ, no, jak mamy cierpieć, to cierpmy sobie dalej. Na szczęście jest to moja jedyna i ostatnia potyczka z tą grą. I tutaj słowo klucz, ponieważ jedyna i ostatnia możecie sobie interpretować na własny sposób, ponieważ, jak wiecie, często tak mówię, a potem okazuje się, że i tak czy siak wracam do tej gry mimo co. Mimo jak bardzo bym nienawidził tego tytułu, to tak czy siak pewnie do tego wrócę, bo jestem też ciekaw wersji japońskiej tej otóż gierki. Tak więc teraz idziemy platformę niżej i dostajemy się do tej otóż skrzynki, która notabene ma bardzo, ale to bardzo leniwą animację. Serio, lepsza animacja otwierania skrzynki jest w Spyro,
2 Season of Flame. Season of Flame, a nie Season. Season of Flame ma lepsze animacje otwierania skrzynki. To mówię naprawdę serio, ponieważ tutaj to jest takie chamskie zniszczenie od razu od tak. Zniszczenie skrzynki. A w Season of Flame jest po prostu, że hej, jest jakaś animacja, skrzynka się otwiera. I hej, więcej klejnotów wypada. Tylko Season of Flame zrobił jeszcze jedną rzecz, ale o tym opowiem, kiedy będę serio robił Season of Flame, ponieważ nie chcę, żeby ten let's play składał się tylko z głupiego porównywania do Season of Flame. Czy wspominałem wam o tym, że soundtrack w tej gierce jest bardzo mocno ograniczony? Jeżeli nie, to wiedzcie, że tak. I mówię to bez żadnej kappy, ale serio, soundtrack w tej gierce jest mocno ograniczony. Często jest tak, że poziomy mają takie same soundtracki. Na przykład 90% tej gry to poziomy mają taki sam soundtrack. I nawet nie żartuję, Pixel może wam to potwierdzić. I uratowaliśmy Martę. Co jest ciekawe, że Marta to wydawało mi się, że to jest polskie imię. Ale się okazało, że nie. Muzyka z Market Messy jest okej. Nie będę tutaj zbytnio krytyczny, nie będę też zbytnio przesadzał, powiem, że jest po prostu w nadzwyczajnym świecie okej. Pierwszy świat ma nam tylko do zaoferowania to, że ma 5 poziomów. Następny świat, z tego co ja wiem, ma jeden ekstra poziom, który oczywiście również będziemy robić, ponieważ robimy tę gierkę na 100%. Ale to właśnie drugi świat rozpoczyna wielką nienawiść, jeszcze większą niż tą, którą mam aktualnie. Uwierzcie mi, ale to właśnie od drugiego świata zaczyna się największy mindfuck, największy bullshit i tak dalej. Pierre jest teraz zadowolony i uratowaliśmy dzięki temu wróżkę o imieniu Alice, czyli inaczej Alicja. I teraz był edyt, gdzie podpaliłem ostatni dzwonek i hej, uratowaliśmy Irenę. Ale pewnie powiecie, dlaczego ja to wyedytowałem i sorry za takie małe zacięcie. No, tak jak już wspominałem wcześniej, nie chce mi się pokazywać tego wszystkiego wam, ponieważ wy byście się zanudzili, ponieważ to, że widzicie, że teraz odcinek trwa 38 minut, to jest naprawdę wielki cud. Bo nagranie, surowe nagranie bez montażu, trwa około 2 godzin. Robimy teraz Stone Age Speedway. Na czym ten poziom będzie polegał? To będzie polegał na tym, że tak jak typowy speedway, musimy w odpowiednim czasie przejść cały otóż speedway. Jak słyszycie, muzyka leci z Lava Prairie, ponieważ tak, speedwaye również zostały, że tak powiem, nagrodzone tym, że soundtrack się w ogóle nie zmienia. No i tyle. Tak więc mamy taki sam soundtrack w Lava Prairie, tak samo jak i w tym otóż poziomiku. I tutaj mi niestety nie wyszło. Dlatego będziemy jeszcze raz sobie to przechodzić. I troszeczkę kłamałem, ponieważ jak widzicie, była animacja Spyro. No to tak więc macie dwie animacje na jeden let's play. Przepraszam za tą otóż niedogodziwość. Tak czy siak, na czym polega Speedway? Musimy zestrzelić wrogów, którzy są tutaj widoczni na ekranie, ponieważ żółci wrogowie dają nam ekstra sekundy do czasu, a tacy nie, fioletowi dają nam na przykład purpurowy gem, co widzieliście teraz na ekranie. I to jest boss tego oto Speedwaya, czyli ten dragon, nie wiem co szczerze, to jest ten taki smok dziwny. Tak czy siak, robimy teraz poziom hard, ponieważ Speedway ma dwa poziomy trudności, normal i hard. Na czym specjalizuje się hard? Hard wyróżnia się tym od normal tylko, że ma krótszy czas do przejścia. Niczym innym się nie różni. Tak jak sami zresztą widzicie, bo zacząłem od 50 chyba sekundy, czy tam 40. Niestety nie mogę tego cofnąć, bo będzie potem wielki desynch audio, a nie chcę, żeby w tym post, komentary, let's play był wielki desynch audio. Tak czy siak udało nam się zabić tego dragona w 22 sekundy i 0 setnych sekundy, dzięki czemu Stone Age mamy zaliczone na 100%, Stone Age Speedway, i nadszedł czas na ostatni poziom tego otóż świata, czyli Mermaid Coast. Mermaid Coast jest to inaczej, w skrócie Wybrzeże Syren, coś takiego. Tak czy siak, mamy tutaj na poziomie widoczne palmy, rozgwiazdy na piasku, czyli jesteśmy na tytułowej plaży. Bo mamy tutaj również muszle, palmy, tak jak już przed chwilą wspomniałem, koła ratunkowe, klejnoty, deski, mosty, czego chcieć więcej.
Wrogami tutaj będą Rajnoki, którzy będą tutaj przedstawiali postać piratów, tak samo jak i Majtków. I musimy ich wszystkich zestrzelić, ale naszym głównym zadaniem, by zdobyć albo uratować wróżkę, jest po prostu podpalenie wszystkich latarni. Dokładnie tak. Musimy podpalić dokładnie 5 latarń oraz przy okazji spalić te zamki piaskowe. Graficznie poziom jako tako się fajnie prezentuje, nie będę tego ukrywał, że nie. Aczkolwiek jest to dosyć interesujący poziom. Muzyka jest ok. Dopiero od następnego świata zaczyna się dziać się coś dziwnego, ponieważ soundtrack zaczyna się robić coraz to gorszy, ale to już jest kwestia na następne odcinki. Również tutaj dziwne kamienne posągi występują, co jest takie wow. I w sumie to jest pierwsza śmierć chyba, albo druga, która debiutuje w tym let's playu, ponieważ pozostałe śmierci są wyedytowane. Będę starał się wam codziennie wrzucać odcinki z tego otóż Spyro, ponieważ ta seria będzie trwała 4 odcinki, tak jak było to planowane i to będzie planowane. A dlaczegoż 4? A dlategoż, że gra ma 4 światy i postanowiłem robić odcinki co świat. Tak więc najgłupsze śmierci, ekrany ładowania będą po prostu edytowane, a speedwaye, tak samo jak i poziomy Sparksa, będą miały swój montaż, żeby nie tracić bezbędnie czasu. Tak więc mam nadzieję, że nie będziecie narzekali, a wręcz przeciwnie, będziecie się cieszyli, że chcę, żebyście zaoszczędzili czas. I oczywiście będę edytował też momenty, gdzie ja będę szukał klejnotów, bo bądźmy sobie szczerzy, ale nikt nie chce tego oglądać, jak ja będę pół godziny lub 20 minut szukał klejnotów na danej planszy, ponieważ nie jest to przyjemne w oglądaniu, a wręcz przeciwnie, jest to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo nudne. I to nie mówię z własnego doświadczenia, tylko wiem, że ludzie po prostu nie lubią, jak ktoś się, że tak powiem, gubi w jakiejś sekcji poziomu. No i dobra, lecimy sobie, że tak powiem, dalej z poziomikiem. I widziałem tam wróżkę, którą mogłem na początku, że tak powiem, sprawić, że mogłaby się roztopić, ale no hehe. Jednak postanowiłem zrobić to teraz i nie zdążyłem przyznać jej imienia, tak więc mamy bezimienną wróżkę. Czy też się cieszycie? Bo ja nie, hehe. Jakkolwiek by to brzmiało. Ten poziom ma jeszcze coś takiego, że on ma pewne rozwidlenia. Jak zauważyliście przed chwilą, mamy ścieżkę po prawej stronie, ścieżkę po lewej stronie, ścieżkę tam gdzieś na zygzak. Tak więc poziom jako tako jest dosyć duży. Co duży nie oznacza, że jest on spoko. Może się okazać, że poziom krótki będzie w miarę ok, a może się okazać, że poziom duży, taki wielki, może okazać się, że będzie waszą największą zmorą, bo będzie trwał on cholerną wieczność. No ale cóż, słuchając się w ten soundtrack, brzmi on nawet ok, ale mam wrażenie, że jest trochę zbyt wesoły. Tak szczerze, jak na taką wyspę, że hej, taka wesoła muzyczka sobie leci niczym SpongeBob Kanciastoporty, ale hej, mamy tutaj Rajnoków, którzy podszywają się za piratów. I co z nimi zrobić? No niech zginą! Ale co z tego, skoro oni mogą zabić Spyro, bo Spyro może przez chwilę nie zauważyć, że zostanie on atakowany. I uratowaliśmy Amy, ale nie Amy Rose z Sonika, tylko zwykłą Amy, najzwyklejszą. Bo tamtej Amy nawet bym nie chciał ratować. Tamta Amy niech, kurde, ginie w czeluściach piekieł. Nie, no dobra, nie będę nastawiał się negatywnie na postać Sonika, ponieważ nie o Soniku tutaj mowa. Tutaj mowa o Spyro, o tym fioletowym smoku, który właśnie rozpoczął... może nie najgorsze, ale rozpoczął właśnie niezbyt dobre gry, jeżeli chodzi o swoją historię, ponieważ o ile Crash miał taki lepszy start w postaci gry The Wrath of Cortex i potem tych The Huge Adventure i Crash Entranced, to Spyro zaczął właściwie swoją przygodę w najgorszy z najgorszych sposobów, bo rozpoczął od właśnie takiego krapiszona, takiej wstrętnej i obrzydliwej gry, jaką jest Season of Ice. Potem pojawiła się lepsza gra, która jest moim zdaniem bardzo spoko i nawet ją bardzo lubię i szanuję, to jest Season of Flame. A później rozpoczął kolejne swoje przygody od jeszcze większego gówna, jakim jest Enter the Dragonfly. A potem to, z tego co chyba wiem, był Attack of Rhinox albo A Hero's Tale. Chociaż nie, A Hero's Tale było później, i to o wiele później.
Potem chyba jeszcze w międzyczasie była seria The Legend of Spyro, z tego co wiem. Nie pamiętam dokładnie, ponieważ bądźmy sobie szczerzy, ale ja tak serii Spyro mocno nie śledzę, mimo że mam wielkiego hype'a na remake, bo bądźmy sobie szczerzy, ale ta gra również zalicza się do drogi do Spyro Reignited Trilogy. Czyli inaczej, ta gra zalicza się do tej drogi do tego remake'u Spyro. Ale Season of Flame będę najprawdopodobniej streamował na moim kanale Team Pomidor, na który serdecznie zapraszam. I jeżeli chodzi o widzów na muszce, ponieważ jest to dosyć ważna kwestia, zostaną oni rozpoczęci od przedostatniego odcinka, czyli standardowo odcinek trzeci z każdej otóż serii. No dobra, Far Cry troszeczkę jest tą serią, która troszeczkę w inny sposób poprowadziła serię widzów na muszce, ale jeżeli chodzi o Far Crya, dlaczego jego teraz nie ma, to ja mam tylko jedno wytłumaczenie. I nie, to nie jest, że seria umarła, jak to niektórzy sugerowali się w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Po prostu na razie chciałbym zabrać się też za inne gierki, żeby nie był zastój na kanale. I tyle. Czyli po prostu będę prowadził i Spyro, i załóżmy tego Donkey Konga z Far Cryem, bo to są bardzo krótkie gry, które mogę równie dobrze szybko skończyć. I uratowaliśmy Rachel. Chyba tak ona się nazywa, ta wróżka. I tutaj specjalnie wróciłem po to, by ten zamek z piasku spłonął. Po nic innego nie wróciłem. Tak więc tak. I proszę bardzo, wszystkie zamki z piasku spłonęły i uratowaliśmy Christinę bardziej. I teraz będę poszukiwał ostatniego pirata, ponieważ on będzie miał w sobie klejnot. Tak jest. I pokonaliśmy wszystkich rajnoków z tego oto poziomu. I uratowaliśmy przy tym Annę. I mamy 26 wróżek uratowanych. Tak więc z tego co jest mi wiadomo, mamy wszystkie już wróżki uratowane, ponieważ suwak już idzie praktycznie do końca. Czyli za chwilę będzie koniec tego odcinka. I tym samym akcentem skończyliśmy Mermaid Coast i mamy 100% cały pierwszy świat. Teraz jedyne co nam pozostaje, to udać się do Bianki, która otworzy nam portal do następnego świata. Zresztą mamy 24,3% gry, jak sami zresztą widzicie, co jest dosyć sporo. Tak więc proszę bardzo, jesteśmy przy Biance. Ona za pomocą swoich magicznych czarów otwiera nam bramę do następnego świata. Tak więc, jaki będzie następny świat? Zaraz się przekonamy. Przypominam, że fabuła tyczy się tego, że musimy odnaleźć zaginioną książkę Bianki, Spellbook. I oto właśnie Grendor był przez chwilę, Grendor. I witam was wszystkich bardzo serdecznie w Winter Fairy Home. Ale Winter Fairy Home zajmiemy się w następnym odcinku. Tak jak widzicie przed chwilą, Grendor jedyne co tam powiedział, to, że ma zamiar mrozić jeszcze więcej wróżek i tak dalej, czyli w skrócie chce się bardzo mocno zemścić na czarodziejce, jak i na Spyro i ogólnie na Hunterze i na wszystkich najlepiej. Tak więc tak, mamy okrągłe 100 wróżek do uratowania i 7000 klejnotów do zdobycia. Tak więc, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał ci się ten let's play, jak i wszystkie inne, to zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jesteś nowy, ponieważ to sprawi, że będziesz otrzymywał powiadomienia o wszystkich moich filmach, materiałach i nie tylko. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to fajnie byłoby, gdybyś zostawił tę łapkę w górę. Bardzo byłbym wdzięczny, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z tej otóż wspaniałej gry, jaką jest Spyro Season of Ice. To był, kurde, sarkazm.